Dzień dobry. Nazywam się Chomanowski Józef, jestem przedstawicielem firmy Pelon. Pelon zajmuje się systemami automatycznego karmienia zwierząt. W tym wypadku chodzi o żywienie przeżuwaczy, głównie krów i opasów. I produkty nasze, czyli powodują to, że rolnik i gospodarstwo jego nie musi się dostosować do naszego konkretnego rozwiązania, tylko nasza mnogość produktów i rozwiązań powoduje to, że my dostosowujemy się do wymagań poszczególnego gospodarstwa, dlatego że gospodarstwo jest każde inne. Dzięki temu potrafimy pomóc w wykorzystaniu potencjału istniejących budynków, struktury pól, czyli struktury paszy. Jest łatwiej. Dzięki naszym rozwiązaniom praca w oborze jest bardziej wydajna. Skupiamy się na tym, żeby na podstawie różnych danych rolnik nadzorował proces karmienia, a nie był takim czynnym wykonawcą. Po prostu łatwiej jest zobaczyć wtedy krowę i wszelkie problemy, jeżeli system pracuje samodzielnie i my to obserwujemy. Oczywiście duża pomoc przy tym jest to, że system zbiera wszelakie dane na temat zużycia surowców, może oczywiście monitorować zapasy bieżące poszczególnych surowców, i dlatego daje korzyści niewspółmierne z poniesionymi kosztami na zamontowanie takiego systemu. Dlatego, że my dostosowujemy się, czyli inaczej możemy zacząć już automatyzować proces karmienia od 50 krów. Ten system będzie troszkę uproszczony, ale będzie to spełniał wszelkie wymagania odnośnie automatycznego systemu, czyli będzie zbierał dane, będzie komunikował się przez internet. Oczywiście pewne procesy będą w systemie na poziomie przygotowania pasz, będą w systemie półautomatycznym, ale ogólnie system będzie pracował w pełni automatycznie z możliwością podglądu przez internet, poprzez możliwością sterowania przez internet i gromadzenia danych wszelkich. Myślę, że już przy poziomie 100-150 krów możliwe jest takie w pełni zautomatyzowanie, czyli zbudowanie też kuchni paszowej z takiego prawdziwego zdarzenia.